tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Crackers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Crackers, Pianka i Budyń. Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, wow! Motylek. Pewnego pięknego dnia kotociaki doskonale się bawiły na podwórku. Kleksik w tej siatce wygląda jak duch. Budyniu, co próbujesz złapać w tę siatkę? Przepiękne motylki, których jeszcze nigdy nie widziałem, a które chciałbym w końcu sobie obejrzeć. Najbardziej chciałbym złapać tęczowego motylka. Jego skrzydełka mienią się w kolorach tęczy. Budyniu, ale on musi być piękny. Sama chciałabym go zobaczyć. Niestety, u nas się ich nie spotyka. Tęczowe motylki żyją tylko w dalekich krajach tropikalnych. Kotociaki wróciły do domu, gdzie czekała na nich niespodzianka. Nie zgadniecie, kotki. Dziadziuś wysłał nam owoce tropikalne. Cudownie, prawda? Ananas. O, mała gąsienica. O, popatrzcie, jest naprawdę wielka. Mamusiu, mogę ją zatrzymać? Proszę. O, może zmieni się w pięknego motylka. Dobrze, zgadzam się, ale proszę, niech nie chodzi po domu bez opieki. Boję się gąsienic. Obiecuję, mamusiu, że nie spuszczę jej z oka. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Budyniu, jesteś przekonany, że ta okropna, wijąca się gąsienica zmieni się po jakimś czasie w pięknego motylka? No pewnie, że tak. Pod warunkiem, że będę się nią dobrze opiekować, a taki mam zamiar. Dawno temu był sobie motylek. Czy możemy już zmienić kanał? Za chwilę zacznie się nasz ulubiony program. Będziecie musieli poczekać. Nasza gąsienica naprawdę lubi oglądać ten program przyrodniczy. To już zaczyna się robić uciążliwe. A co jeśli ona nigdy nie zmieni się w motyla? Właśnie, że się zmieni. Jeszcze zobaczycie. Jestem przekonany, że pewnego dnia staniesz się najpiękniejszym motylem na świecie. Hurra! Nareszcie stało się! Co? Co się stało? Gąsienica zmieniła się w motylka? Nie, jeszcze nie, ale to już niedługo. Na razie schowała się w kokonie, ale wróci do nas w postaci motyla. A co, jeśli zamiast ślicznego motylka z tego kokonu wyjdzie straszliwy, groźny żuk? Taki z rogiem jak nosorożec. Albo zamiast motylka wykluje się super nietoperz. A co jeśli z tego kokonu wyjdzie na przykład magiczna wróżka? Oj. Teraz się strasznie denerwuję. Rety, widzicie to? Spełniło się moje marzenie, to tęczowy motylek. O, faktycznie jest taki piękny. Pokażmy go mamusi i tatusiowi. Budyniu, jaki piękny motylek. Dobrze się nim opiekowaliście. My nie mamy z tym nic wspólnego. Wszystkim zajął się Budyń. Tak, troszczył się o swoją gąsienicę. A teraz musimy wypuścić naszego motylka ze słoika na wolność. Niech lata z innymi cudnymi, ślicznymi motylkami. Pamiętaj, odwiedzaj nas czasami, tęczowy motylku, dobrze? Niech ci się dobrze fruwa. Do widzenia. Moje kotki, zrobiłam coś, co pomoże wam pamiętać o tęczowym motylku. To tęczowe muszki i kokarda. Hurra! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow!
Dzięki opiece Budynia, tęczowy motylek, który do tej pory był spotykany tylko w tropikach, zamieszkał w okolicy domku kotociaków. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska, tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka. Nagranie i montaż Paweł Siwiec, zgranie Barbara Jelińska, kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska-Hondzyńska, Aleksander Mikołajczak i inni.